Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x, wzorem f od x równa się 3 do potęgi x odjąć 2, należy punkt o współrzędnych, no i będzie to któryś z tych czterech punktów. Bierzemy sobie zatem wzór naszej funkcji i robimy to zadanie w ten sposób. Przypominamy sobie, że jeżeli jakiś punkt ma należeć do wykresu funkcji, to pierwsza jego współrzędna to będzie x, czyli argument, a druga współrzędna jest y. Czyli inaczej e od x. Żeby sprawdzić, która odpowiedź będzie tutaj poprawna, no musimy po kolei każdą z tych opcji posprawdzać. Bierzemy sobie najpierw punkt a, czyli minus 1, minus 5 i wstawiamy to do tego wzoru, przy czym minus 1 dajemy za x. Zamiast x tutaj dajemy minus 1, czyli liczymy e od minus 1, wstawiając w miejsce tego x właśnie liczbę minus 1. Czyli będzie 3 do potęgi minus 1 odjąć 2. 3 do potęgi minus pierwszej to jest inaczej 1 trzecia, tak działają potęgi ujemne, robią odwrotność z tego, co jest tutaj. Po odjęciu to jest minus 1 cała i 2 trzecie. A żeby ten punkt A należał do wykresu naszej funkcji, to powinniśmy z tego działania na końcu dostać drugą współrzędną punktu, czyli minus 5. Nie dostaliśmy minus 5, czyli odpowiedź A nie jest poprawna. Teraz sprawdzamy punkt B. Zamiast x będziemy dawać 0, liczymy f od 0. zamiast x tutaj daliśmy 0 i jeszcze zamiast x musimy tutaj dać 0. Będzie 3 do potęgi zerowej odjąć 2. 3 do potęgi zerowej, tak jak każda liczba do potęgi zerowej dostajemy z tego 1, odejmujemy 2, dostajemy wynik minus 1 i patrzymy, co powinniśmy dostać. Powinniśmy dostać minus dwójkę, nie dostaliśmy tej minus dwójki. To nie jest dobra odpowiedź. Sprawdzamy C. To jest 0, minus 1. Czyli naszym X ponownie jest 0. Czy ponownie mamy policzyć F od 0? Ale F od 0 to myśmy już liczyli tutaj w podpunkcie B. Z tego wychodzi minus 1. A minus 1 to nam pasuje. To jest dokładnie to, co powinno być. To jest poprawna odpowiedź. Tak jeszcze dla upewnienia się możemy sobie sprawdzić punkt D. Czy on rzeczywiście nie pasuje? Zamiast x abyśmy musieli dać dwójkę, czyli liczymy f od 2 to jest 3 do potęgi x, czyli 3 do potęgi 2. Odjąć 2 to będzie 9 minus 2 to jest 7. No i to rzeczywiście nam nie pasuje do tej czwórki, zatem odpowiedź d jest na pewno nieprawdziwa. Odpowiedź c to jest to, co trzeba tutaj w tym zadaniu zaznaczyć.